110 par samorządowców, lekarzy, biznesmenów, ludzi kultury i polityki bawiło się podczas 5. marszałkowskiego balu dobroczynnego w dworze Artusa. Nad całym przedsięwzięciem czuwał 36-osobowy honorowy komitet organizacyjny balu, w którym zasiadały same kobiety. Teraz panie bal podsumowały. Aktualna suma środków zebranych to blisko ćwierć miliona złotych. Z roku na rok ludzie czują potrzebę dobroczynności, dzielenia się, a jak jeszcze znają beneficjentów, widzą ich na danym balu, mogą dowiedzieć się o tych instytucjach więcej, tym bardziej czują potrzebę wspierania takich instytucji, szczególnie, że wcześniej pewno nikt o nich nie słyszał. Przypominamy, pieniądze z tegorocznego balu dobroczynnego wpłyną na konto specjalnego ośrodka wychowawczego dla dziewcząt sióstr orionistek we Włocławku oraz do domu pomocy społecznej dla mężczyzn prowadzonego przez księży orionistów z Izbicy Kujawskiej. Dom w Izbicy Kujawskiej rozpoczął już zbiórkę na windę, która jest niezbędna w tym domu, bo tam jest bardzo dużo panów niepełnosprawnych, a sala rehabilitacji mieści się w piwnicach tego domu. Piąty dobroczynny bal marszałkowski okazał się być najlepszym zarówno pod względem zebranych środków, jak i atmosfery panującej na sali. Cieszyło, że przy stolikach trwały rozmowy, nie było znudzenia, oczywiście było oczekiwanie na muzykę, żeby poszaleć, ale w przerwach torunianie, bydgoszczanie, brodniczanie z sobą rozmawiali na różne tematy i pokazywali, jak to wspólnie można się zjednoczyć w jednym słusznym celu. Tegoroczny bal wsparł aż 112 darczyńców, artystów, sportowców oraz osób i firm działających publicznie. Tylko z 7 licytowanych podczas głównej aukcji przedmiotów zebrano aż 67 tysięcy złotych, z czego 21 tysięcy uzyskano za serwis podarowany przez parę prezydencką. 71 tysięcy udało się zebrać z aukcji cichej cennych przedmiotów, w tym 20 tysięcy za reprint dzieła Mikołaja Kopernika De Verolutionibus Orbium Celestium. 50 tysięcy podarowała bydgoska firma PESA. Harcerze sprzedali aż 243 losy po 50 zł każdy podczas loterii fantowej. Podczas balu nie brakowało także innych atrakcji. Tylko w konkursie tańca udział wzięło aż 19 par.